Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć, w sobotę, w tym pięknym dniu, który się zapowiada pięknie. Państwo z Radomia zostawili nam kawę, bo wczoraj przyjechali, a nas już nie było. Dzięki. Dla ciebie. I ten, to jak byliście wczoraj, jak już nas nie było, to trzeba było dzwonić. My mamy 3 minuty, to dosłownie. Ja co prawda browara walnąłem, ale kierowcę mam koguta. Kawulca niepijącego, tak więc spokojnie byśmy przyjechali. Następnym razem śmiało dzwońcie, piszcie. Dzwońcie, bo z pisaniem u mnie różnie. Nieraz jest tak, że dopiero druga w nocy dochodzę do ostatnich maili i SMS-ów. A ktoś się właśnie ostatnio pytał, jak wygląda dzień pracy generalnie. No to tak o, bez ściemy. Piąta rano, kawa mnie budzi, robiąc mi kawę. To jest autentyczny fakt. Generalnie staramy się być o 6:00. Nie zawsze się to udaje. Chłopaki najczęściej są pół godziny przede mną na budowie. Z 15 minut, pół godziny ja wpadam później, bo mam naprawdę dużo roboty jeszcze rano elektronicznej. Ale staram się to ogarnąć jak najszybciej. Wpadamy. Robimy tyle, ile robimy, na ile pozwala pogoda. Nieraz do 18:00, do 15:00, w zależności od pogody. Jeżeli jest pogoda, to walczymy do oporu. Po robocie ja wracam do kolejnej roboty. Chłopaki mają chwilę wtedy na jakieś tam prywatne sprawy, odpoczynek, relaks. Kładę się spać najczęściej gdzieś o godziny 2, 3 i o 5 to samo. I tak przez ostatni jakiś czas. Tak to wygląda. Naprawdę jest dużo rzeczy do zrobienia, żeby to szło, żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli właściciel, szef firmy swojej, którą ma, nie trzyma ręki na pulsie, prędzej czy później niestety, to się nie udaje tak, jakby się chciało. Tylko dzięki temu, że się poświęca na to tyle czasu, ile się poświęca, to idzie i jesteśmy level up w naszej drabince, która jest trochę wyższa niż na chwilę obecną. Mamy pewne plany, założenia i nasza praca i to, co wszystko robimy, co wam pokazujemy, dążymy do tego, dążę do swoich celów, tak? Chcę cele zrealizować, które sobie założyłem. Chłopaki też jakieś tam mają swoje cele, mniejsze i większe. No i tyle, tak? Trzeba, teraz jest okres taki w moim życiu, gdzie trzeba tak naprawdę naprawić błędy, które się popełniło w młodości, tak? 5 czy 6 lat temu znalazłem się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiedniej chwili. No i teraz jest czas. Ale to, co mnie spotkało w życiu, to mnie nauczyło. Dostałem lekcję życia, bezcenna lekcja życia to była dla mnie, za którą generalnie jestem wdzięczny. No i teraz jest tak, jak jest. Tak działamy. Teraz w pierwszej kolejności, znaczy w pierwszej, nieważne w której, ale jedziemy te miejsca, które mamy, które tutaj mamy sznurek. W tym miejscu mieliśmy wczorajszy i żeby od razu go wykorzystać, to zrobimy tu. Powiem wam, że wczoraj się zastanawialiśmy z kawą, bo jedną śrubę przekręciliśmy. Gdzieś tu przekręciliśmy śrubę. Aha, tą płytę, którą wymienialiśmy, tą śrubę za głęboko wkręciłem i nasadka nie chciała jej złapać i wyobraźcie sobie, że był problem, pamiętasz wczoraj? Żeby ją wyrwać. Tak, te śruby dwie trzymają tak mocno, czyli zastanawialiśmy się z kawą, nie odważę się tego zrobić, ale jeżeli tymi śrubami, one mają 140 mm, zrobilibyśmy je co 40 cm, uważam, że nie rozwali wieńca, naprawdę. Ale trzymały niesamowicie. Młotkiem nie mogłem wyrwać, no dokładnie. Co? To też prawda, ale to 600 klasa jest, cholera. Czyli taka najbardziej standardowa kogut. Przełóż tam sztur. Co? Nie, Łukasz. Ale będę kawkę pił. Ja ci zrobię. Co? Ja ci zrobię. Zrobisz mi? Pewnie. Nie gadaj. No mówię ci. Ty kogut jak sznurek naciąga, to żyły na szyi mu wyskakują. Tak, taka jakby turbina taka. Kogut tak mniej więcej nad tym. Nad krawędzią broczka, bo tu będzie szłata, nie? Tak. Nie, mam. Najtańsza rzecz na budowie, czyli sznur,
bez którego nie da się wybudować domu dobrze. I basta. Jeżeli ktoś uważa, że się da, to nie pracował na budowie. Aha, jeszcze coś ja potrzebuję. Mówił o włączniku przecież. Dobra, jedziemy. Wziąłem na budowę dzisiaj. Tak? No, żeby mi słońce nie te... To sprawdzić, bo która strona. Tak. Dobrze. Dobrze jest, tak? No. Czekaj. Wyda tam na ten? Na wkręta tam już pójdzie? Tak. Włączyłem kamerę? Tak. Gwoździa masz, Kacper? Małego? Dobra. Ja bym był. Też. Weź ją od mojej twarzy. Ose? Nie jest, czekaj. Jeden niech kontroluje górę, drugi wiertę. Ten. Bo wy dwóch na dół patrzeli. Kogut, co jesteś od wiercenia? Tu se stoisz i jako i będziesz. A kabulec od tego. Następna też jest. Siódkę ty na szpilkę, Łukasz. Co? Nie ma na szpilkę miejsca. Na naszej budowie. To jest ciężar, ja dam troszkę tak jak robiliśmy wtedy. Czekaj, Kaszwen. O, ciutkę wyżej, wiesz o co chodzi? O, dobra. I teraz jest git. To Kacper tą stronę załatwisz? Oba. A czemu Kacper, kawa uciekasz? Nie bój się. Idę po okulary. To idź. O, przy okazji włączysz radio, wymienisz baterię. Ty. Dobra. No. Czekaj. Masz wkręta? Ja mam. Tu jest. Co? Czekaj, gwoździowego małego. Ty se tam już zlicuj z tym. Gwóźdź cię nie interesuje. Tylko licujesz się z tym. Czekaj, niech blać przestanie tańczyć. A? Czekaj. Dobra. Dobra. Przydałoby się chyba przesunąć, bo ucieka, tu widzisz? Trochę cofnę sznurta. Co jest? Jest kawa, jest impreza. Mamy kawę dzięki Państwu z Radomia. Dzisiaj to jest impreza. Jeszcze? Jeszcze. No to już, żeby ty to nie musi być, wiesz. To jest. On wyznacza nam poziom, nie? Uuu! Bananowo. Aha, nawet widać, zobacz tam. Takie cięcie, no. To już na pewno tam pójdzie. Już jest bardziej niż pewne. Połóż jeszcze. I tu pójdą dwie śruby, nie? Gdzie masz okulary? A przekąska była? Już tam dałem. Aha, dobra. Łukasz na gwoździu, Kacper licuje. Może okulary się założyły. Słoneczko mi nie wpisało. Ja pierdzielę. Łukasz gwoździowy, nie? Tak, tak. Uważaj, bo nie będę miał jak ten. Czemu tu taka szczelina jest? Bo on jeszcze, zobacz, ma ile niżej. A to mam. Też. Masz? Kacper? No. Jak ten pit stop. Sebastian Vettel może jechać. Nic nie ruszy.
Tu na śruby też elegancko. Kawa nie żuj. Nie żuj gwoździ, kawa. Tu połóż. Aha, dobra. Nie patrzę, czosnkiem jeszcze. To już widać, Łukasz, zobacz, co jest lipa. A te twoje okulary chyba różowo widzisz przez nie świat. Może na poprochy, nie? No, cacy, tu inaczej być nie może. Jak jest jedna lipa, lipomal. Wiercimy. Kabulec jeszcze do góry. Aha, u mnie będzie na zwykłego wkręta. Tak? No. Masz, Kacper, wkręta z czarnego? Nie mam. Czarnego zapomniałem. Co? Kolorowo świat widzę. Nie od dziś chyba, co? Nie, nie od dziś. Dobra, kawulec na ten. Obie, weź. Ty, co jest nie tak? Weź ten sznur kamienie. Co ty chcesz do tego sznurka? A, bo na samym rancie mam sznurek. Co, przestawić go tam? Troszeczkę na dół możesz go dać. Tyciu, poniżej kreski daj śmiało. Z milimetr daj poniżej krechy, dobra. Jest, Kacper? Jest. Tylko mi wy te, w rączkę mam. Naprawdę, ty, do profesji dochodzimy. Do profesji? Czy jak to tam się... Dobra, zdejmę, bo... No zobaczcie, jak płyta jest... Pracuje. Później na koniec będzie to ustawione górą, cyk. Ściągnięte. I mucha nie rucha. Kawulec, nie świruj. Jarząbka. Dawaj, na dół do bloczka. Wyżej. Tu. 175 i 9. Dawaj, kawulec. Mazaka. Dawaj. A gdzie masz ołówek? 175 i 9. Zaś zostałem bez miady bez ołówka. Ja dalej nie odzyskałem noża. A ja mam nóż. Ale masz kosę teraz. Normalnie bułki możesz kroić. Przełap tą, tam nikogo nie ma, co prawda, ale... Dobra, jaka zbę złapie, ty... Lipa poszła. Jak co? Kowulec, weź tam dziurkę zrób na końcu. Ty, następną tamtą polecimy? Ta. A później te o, mniejsze. Ta. Tak jak mówisz, kowulec. Kurde, mój mózg dzisiaj normalnie funkcjonuje. 4,5 promy wziąłem i gitara. Masz gwózdek, Łukasz. Połóż, włóż. Uwaga. Taką będę, uważaj. Nie, musisz sznur przesunąć, bo tak ty sobie można, wiesz, to zrobić.
Ale weź podkładkę ze z tego. Tak, z tym biorę. Co z tym? Co? Kto, ja tak położył? A to, ale poprawiałeś. Jest? Tak. Jo. Sznurek stąd zabieramy. Fajny bajer. Tak kogoś, kto sam naprawdę robi to. No chyba po takim instruktażu każdy sobie, kto się nie boi pracy i ma chęć podjęcia budowy we własnym zakresie, zrobi to na pewno. Ja to sam bym robił. Nie? Sam też by to zrobił w pojedynkę. Zrobiłby, ale to nie, dwóch musi być, żeby to płynnie poszło. Dwóch musi być i idzie to spoko, płynnie. Pół do trzeciej chyba. No co? Ale lepszy sen? No i co? Tutaj tak samo jak tam, widzieliście, wracamy do tych bocznych, albo może później, bo to już jest taka sama sytuacja. Już jest tak pokazane, że wiadomo co kama. Nie pokazałem wam jak to dokładnie wychodzi. Idealne oczko. Idealne oczko. Musi być oczko. To nie ma. Znaczy generalnie nawet z uwagi na nierówności ciętej płyty jakieś tam jest tolerancja, ale to jest dosłownie milimetrowa tolerancja. Masz? 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 No nie! No patrz, głupcze! Tu nie buty ma poniszczone. Ta jest dobra. Ta będzie oryginalna. Dobra. Dobra. Co się stało? Jezus. Me serce nie wytrzymuje. Bo ty, twoje serce zaczęło świrować od czasu, jak zobaczyłeś napis na ścianie. Głupcze. Ale te. Kopiania spać przy ciebie nie można. Ale teraz. Kurde kawa, widziałeś ile tych? Dobra, dawaj. Komentarzy? No. Widziałeś? Widziałem. No. Widziałeś. Ty nie miałeś tyle, kurde. No widzisz? Wszystkich. Ty ja licuję. Nic jej nie będzie. Krzywo obcięte, zobaczcie, przykład. No, jak krzywko prosto ciało. Nie, ale my po długości chcieliśmy. Ale nie, nie. To te, może w powietrzu, nieistotne, w którymś momencie poszło. I zobaczcie tutaj jak macie przy tych. Tutaj automatycznie jak już będziecie ściągali cyk i samo się musi zejść. Tutaj się schodzi, tu się schodzi i jest kąt prosty, idealny zrobiony. My na drugą stronę lecimy. I została nam ostatnia strona. Z tych wczorajszych płyt została nam ostatnia. Chłopaki jeszcze po fajrancie wczoraj pojechali, trzy płyty dobrali. Trzy płyty wystarczą nam, żeby skończyć tam. Zaszalować z obu stron ten słup. I tego z trzech stron oczywiście trzeba zaszalować, czyli boki i wcinka na 24 cm dokładnie.
Żeby było tak jak ściana, szerokość ściany oczywiście. Na dół trzeba ten pociąć płyty. Płyty trzeba pociąć. Co? Ja. No to ostatni raz. No, by było po trzeci. Wczoraj sobie wyobraźcie, gdzie to cała płyta, nie? To są dwie, ale pójdzie cała jedna. Ale nie, nie. Taki blat wczoraj, położyłem kamerę na tym. Na ostatniej warstwie dwunastki i blat był oparty. Jeden z tych. Spadły razem z kamerą na poziom rusztowania, przypierdzieliło płytą OSB, ale GoPro dało radę. No, my docinamy teraz płytki i wracamy skończyć tu. No i tyle, i słupy. Słupy to moment zaszalować. Zobaczcie przykład. Ta miara już ma parę ładnych lat, parę domów wybudowała, parę razy tysięcy zrobiła swoją robotę. To jest Stanley, który ma 2 miesiące. Zobaczcie, jak wyglądają. Cyk. Dobra, cyk. Niepotrzebny jest. To jest jeszcze zrobione z ocynku. To już niestety nie. Tak więc panie Stanleyu, polecałbym powrócić do tego, do tej jakości, co kiedyś robiliście. To jeszcze ma stary design miara. Ta, brzydsza jest generalnie, nie jest taka ale działa elegancko i jest gites. A ta zaraz do wyrzucenia, bo już początek tutaj, tu już mamy zamazane w ogóle, czyli miara już jest do dupy. Damy. Ostatnia płyta z całości. Jest? Jest. Dobra, i teraz kolejny etap jest taki, że poziom tych desek, tych spodów tego, na zewnątrz szalunków zaznaczamy ołóweczkiem oś tej płyty. Kabulec robi to z zewnątrz oś tej płyty. I później nawiercamy i wiercimy. Zresztą nie wiem, czy tu będę nawiercał przy OSB. Zobaczymy. 4, 4, 4. Czyli tak o. Jak kawulec. Czyli tu cyk. Tu mamy 35 mm. Dodać 11 mm, bo jest środek płyty 35, czyli 46 mm. 46 cyk. Tutaj lepiej sprawdzić, bo jest płyta inaczej jest wyższa. Tu mamy 45 już mamy milimetrów. Nie środko, po co masz środek sprawdzać? Początek, koniec i krechę wtedy, kawulet. Albo rób po swojemu zresztą, dobrze było. 45, czyli 56 tutaj. 56 mm. Jest tu katpur łata gdzieś? Nie, nie braliśmy na górę. Masz kawulet? Ja mam tą krótką. To pożycz ją tu. Tu wyda ona. Nie, nie wyda tutaj, co ty? To tam też nie rób, bo ona do dupy. Nią to sobie można, wiesz, tam na tych wąskich oknach porobić. Proszę? Nic, nic. Zaraz wracam. Czyli co, mieliśmy wyznaczone, cyk, teraz krecha. Kilo kupiłem, powinny wydać. No i teraz w środeczku tego powinno wejść. Jak miałem moje, na moich szalunkach nawiercałem. Dlatego, żeby ich nie zniszczyć. Przy płycie OSB tutaj to nie robi różnicy. No, no, zaraz mu pokażę. Kacper, chodź ci pokażę, jak to wyznaczać. Patrz, taka miareczka. Tu się mierzysz do tego, ile masz. Dokładnie, tu patrzysz. Uh-huh. Dodajesz 11 mm. I to, co dodasz 11 mm, tu sobie robisz kreskę. Tak samo z drugiej strony. I łatę, i ten. Tu masz dwójkę.
A 11 mm dlatego, bo płyta ma 22, wiadoma sprawa. I to jest to, o czym wam wczoraj mówiłem, że jestem pewien tego rozwiązania, że w tych miejscach po skręceniu z obu stron w ten sposób zabieramy stempla, nic się nie wydarzy podczas zalewania. Jestem tego pewien. Mówimy o tych tutaj oknach, bo tam zresztą też jestem pewien tego rozwiązania, że nic się nie wydarzy. Zobaczcie, ani jeden nie miał prawa wyjść. Tak samo dołem, ani jeden nie miał prawa wyjść. Teraz druga strona. I tak wszystkie okna lecimy teraz. No i gotowe jedno. Zobaczcie, jak to jest rozwiązanie. Nie ma mowy o tym, żeby się coś wydarzyło. Jak widzicie, jest to pracochłonne. Dużo czynności trzeba wykonać przy szalowaniu, ale warto to zrobić równo, dokładnie, postarać się, bo to świadczy o was, jak będziecie to robić. A druga sprawa jest taka, że przyjadą wiązary i jak będzie dokładnie przygotowane, to mi się aż będzie miło montowało te wiązary, bez klinowania, bez podbijania. Jak wymiar będzie wieniec trzymał, bez kombinacji dodatkowych. No i będziecie mieli satysfakcję wielką z tego, gwarantuję. Każdy, kto się zdecyduje na budowę domu we własnym zakresie, tyle co zrobi we własnym zakresie, zobaczycie, jak będziecie chodzili jak paf, faceci dumni na koniec. Jak wybudujecie dom, w którym będziecie mieszkać. A jest wiele par, które budują dom według mojego projektu, rodzin, małżeństw, związków, które, powiem wam, tak wybudowały to, że szapoba z mojej strony. Naprawdę mówię, nie mówię tego w żadnym celu, szapoba wielkie. Tu przecież to jest kawy robota na zewnątrz. Kacper robi w środku, a tu już jest. I po raz kolejny pokazuję wam coś, co jest sprawdzonym rozwiązaniem. A jeżeli ktoś korzysta z tych rozwiązań, które ja prezentuję i coś usprawni, przyspieszy, ulepszy, to jeszcze lepiej, super sprawa. Takim sposobem za jakiś czas te rozwiązania będą doskonałe. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł nowy, wykorzysta go, który przyspieszy robotę, super. Chętnie będę z tego korzystał.
Bo wiecie jak to jest. Wszystkim wydaje się, że czegoś się nie da zrobić, aż przychodzi jakiś ktoś, kto nie wie, że się tego nie da zrobić i on to właśnie robi. I to jest prawda. To znowu nie... No coś koło Gorzowa Wielkopolskiego. Na obwodnicy S3 Gorzowa Wielkopolskiego bardzo często są wypadki i to wypadki śmiertelne. Ciekawe, czy to świadczy o tym, że... Nie, nie, ale ciekawe, czy to świadczy o tym, że coś jest nie tak z tą obwodnicą zrobione? Że tyle wypadków śmiertelnych tam jest? A weź... Co? A weź ten, jak wjeżdżasz ze starej trójki z Myśliborza do Gorzowa koło giełdy, gdzie rondo jest, nie? Weź zwróć uwagę, jak ten zakręt jest wyprofilowany. Strasznie. Chłopie, tam jak ktoś... Tam tir ostatnio z kurczakami leżał w rowie. Zginął chyba facet. A wiesz, że rondo też jest... A to nie o rondo chodzi. Ale nie, o ten zjazd... Ktoś, kto mnie słucha od nas tam, zwróćcie uwagę na to, jak jedziecie ze starej trójki, wjeżdżacie już tu z tej górki, zakręt jest w prawo, w dół, jak ten zakręt jest wyprofilowany, że chwila nieuwagi i jesteście albo w lewym rowie, albo na lewym pasie. To automatycznie się czuje. Wiesz, gdzie Kacper mi chodzi? A, tu już wkręciłem tego, dobra. To widzieliście to, o co chodzi. Prosta sprawa. Widzicie, idzie momentalnie. Środek mam obkręcony i trochę na zewnątrz. Tu oczywiście kręcimy tylko do tego miejsca, bo tu będzie słup i teraz jest kwestia taka. Muszę zobaczyć, jak było zazbrojone dodatkowo te, bo mamy sobotę i w poniedziałek mamy dosyć wcześnie lać beton i musimy, bo zostawiamy sobie zbrojenia na poniedziałek na bardzo rano. Zbrojenie wrzucić to jest dosłownie w tym domu, to jest godzina czasu z wiązaniem. Tym bardziej, że mamy przygotowane całość. Ale kwestia jest taka, że dzisiaj muszę jeszcze stal 16 na wymiar przywieźć sobie. Zaraz Kacper pojedzie i przywiezie stal 16, która będzie dodatkowo zazbrojona tutaj jako nadprożowieniec. Dodatkowe zbrojenie tego będzie robiło. Zaraz zobaczę, jak to wyglądało i wracam. Okej, okay, teraz zobaczcie, tak o jest dodatkowo zazbrojony wieniec, czyli jak mamy z przekroju wieniec z prostokąta, bo on ma 30 wysoki na 24, i mamy pręty, te zbrojenie główne, czyli te cztery pręty 16, które, przepraszam, 12, cztery pręty, dodatkowo zazbrojone wszystkie strefy nad oknami są tu dwie 16 i dwie 16 górą i dwie 16 dołem dodatkowo. Czyli teraz wypadałoby je policzyć, pomierzyć. Po 60 cm zakład, jak się zrobi, jest ok. Bo tak trzeba to teraz zrobić, żeby wielokrotność wyszła z tych prętów, żeby odpadów nie było. Czyli z 6 metrów tu mamy okno 150, czyli 150 i po 60, tutaj damy 3 metrowe, tak jak jest w projekcie. Żeby nie było odpadów. Czyli 4 razy 3 metry 16. 4 razy 3 4 razy 3 4 razy 3 metrowe oczywiście, o to chodzi. Tu jest okno 90, czyli tutaj jak damy po 2 metry też będzie bardzo dobrze, wystarczająco. 90 i po 60 to jest 120. Trochę więcej by mogło być, po 2,5 metra, ale będziemy mieli odpad wtedy. Czyli damy dwumetrowe tutaj. 4 razy 2 metry. 4 razy 2 metry. 4 razy 3 metry. 4 razy 3 metry. Łukasz, dasz notatnik? Do notowania? No, ja wiesz co, ja zapiszę Kacprowi, bo to od razu to trzeba lecieć i tam pewnie jeszcze będzie musiał ciąć albo im pomóc.
Ty pod siedzeniem pewnie masz. No to po co latasz? Bo tenis rusza. No to już się naładowała pewnie. Nie właśnie. Kawa ma schowek pod siedzeniem w tym małym Fordzie. Tylko chyba burdel w tym schowku ma. Ale ma. No nie ma. To fajny masz tam ten kawa. A skąd ja mam wiedzieć? Ja nie jeżdżę tym samochodem. Czyli mamy tak o, jedno okno, drugie, trzecie, czwarte, czyli cztery okna 150, cztery okna 150, dwa, tak, dwa okna 90 cm i jedno 260. 260 one miało. Tu ma 260, 260, czyli ma tylko 260 i 24, 284 jest sama dziura. 284 plus 120 cm co najmniej, czyli 284 metry akurat. Tak? 28 ma 24 metry będzie ok, czyli 4 razy 4 metry. I teraz tak o. 4 razy. Uważaj, bo otwieram włas. Dobrze. 4 razy 4 metry. Okien były 4, czyli 16 razy 3 metry. I dwa okna tamte, czyli 8 razy. Tam było 90 i mówiłem, żeby zrobić dwumetrowe. Tak, 8 razy 2 metry. Dla pewności. Tu idą 4 czterometrowe. Raz, dwa, trzy, cztery okna po cztery pręty, szesnastki, cztery razy, czyli 16 sztuk 3-metrowych i tam jest 8 sztuk 2-metrowych i to jest całość zbrojenia dodatkowego i to wszystko ze stali Fi 16 mm, żebrowanej oczywiście. Nie wiem, czy jest 16 gładka, jest 16 gładka, pewnie, że jest. Zaraz dzwonię do składu i zobaczę, czy pomogą kogutowi pociąć. Co jest? Potrzebne? Nie. Dobra, ja... Ci jedno zabrałem. Spoko, ja tymczasem kręcę tu na zewnątrz. No to idziesz już na zewnątrz? Ja tak o, od góry. Bo ja chciałem iść też. No to leć od góry. Ja od góry nie umiem. To ja zrobię od góry, Łukasz, spoko. To lepiej kręci Łukasz te, co ci kogut da teraz. Masz te nacięte? Tak. To ten, Łukasz. Kolejnym etapem będzie połączenie tu, deską. I to kowulec będzie działał, nie? Po ile dawać? 10? Co 10? Skrętów na... Tak wiesz, no jak uważasz, no. Chodzi, żeby nam ten, nie? Tylko weź sobie drugą kasterkę z tymi. I tu licować, nie? Gdzie? To się zlicuje. No, bo tam widzę wody chyba dostała. Zlicuje się. W środku nie zlicuje, w środku się sama zlicuje. Bo ty nagrywasz. A co to masz? Wodę. No i co z nią? Nie można reklamować. Nie ma pierdzie. Dobra, my lecimy dalej. Może ich puść tu. A jeszcze w woreczku są. Weź wyciągnij woreczek. A
nie wiem, czy starczy, Łukasz. Ta strama otwarta, spoko. Kacper leci po pręty. Pani z hurtowni Miła powiedziała, że dotkną. No i Kacper leci i będziemy mieli gotowe. Tak więc spoko. Najważniejszą rzecz będziemy mieli. Albo niech leżą na dole, spoko. Weź gdzieś, Kacper, zgrzewkę wody od razu. Wiesz co? Tu w tym ABC, tu zaraz, oni mają zimnego żywca dużego. A to jak widzicie, kawulec kręci. W taki sposób kręcimy, wzmacniamy, jest ok. Ma się to w prawe, nie? Mhm. Co, to jest doszło. Doszło, doszło, bo ja dociskam ręką i wkręcam. O, patrz, tego nie zauważymy. Dobra, ja kawa poprawię, idź tam na swoją metę. Nie, ja na razie wkręcam te wkręty, bo to tak jak kiedyś tobie robiłem. No. Kawulec, żeby ci doszło dokładnie. No. To pierw za górną łapiesz i na samym dole. Chłopie, ty masz ścisk. Co? Tak, ta co wyciągłeś z tego, to działa. Nie, ale tam pod radę co jest. Wyciągnij z tego. Z kablem tam. Kawulec, pierw dwa górą, dwa dołem. I wtedy na całości dochodzi, wiesz? Cacuszko, a tu jest skręcony. Ty kręciłeś, czy ja tak skończyłem? No. A ciebie nie? No. Fajne uczucie. No i co tu więcej wam pokazywać? Pewnie ja skończę, obkręcę zaraz na zewnątrz. Kawulec deski przygotuję i będziemy kręcić deski pionowe. Kolejny etap za nami. Jeżeli się decydujecie na spryskanie środkiem antyadhezyjnym blatów, szalunków, to musicie to zrobić przed włożeniem zbrojeń. Co? Może jakiś bąk? Ten mi coś chyba... Ha! Od razu się czuję, jak nie złapię. Dołem poszedł dziad. Dołem jeden mi poszedł, od razu wiesz, nie było czuć oporu. Doktor Kawa wczoraj stwierdził, że jednak węzły chłonne mi się ten. Coś się z nimi wydarzyło, a ja wam powiem, że jak słyszę węzły chłonne, to jest jedyna rzecz, jak zawsze z rakiem mi się kojarzy. Bo przerzuty na węzły chłonne już kaplica. Patrzę, tu taką banię mam. Jak pimp, nie, mniejsza trochę. Ale węzły chłonne też nie możesz ten. No wiem przecież, no a czy ja coś mówię? Tu z lewej strony mnie zaatakowało. Bo rak by tak szybko przecież nie urósł w jeden dzień. Co? Mów! Mu! Ajajaj. Nie, może dzisiaj pójdę do lekarza, wiesz? Idziesz ze mną? Idziesz ze mną do lekarza? No dawaj, jak wpadniemy, chłopie bez kolejki nas wpuszczą. No ochroniarz mój. Nie ma takich tych lekarzy na moją dworę.
No. I tak. Co? No mi, a mi co innego? A myślałem, że ty ten. Dobra. Ja lecę resztę kręcę i wracam na te pionowe. Co kawa nabija, jak wyglądają jak jeża w tej chwili. Dobra, wszystkie mamy obkręcone z obu stron. Teraz łączniki. Nie, ja mam na dwie strony porozkładane. Ale, aha, dobra. Ale nie, nie, dobra, dobra, spoko. Kawulec tu ma przygotowane na dwie strony. Ty, rano gdzieś mi się przewinęło. Rano mi się apel jakiegoś gościa przewinął. Zaraz znajdę, przeczytam, bo to trzeba ten. Jakiś typ w Szczecinie, skurwysyn, dziewczynkę rowerem potrącił, czy chłopczyka małego. I chłopie aż do krwi, do czaszki doszło, do kości i zostawił i uciekł, skurwiel. Zaraz przeczytamy, niech go zgarną. Zawsze to parę dziesiąt tysięcy osób usłyszy o tym. Dodatkowo. No. Ja, mi to samo, jak mi to samo, dęby stanęły, jak przeczytałem to. I wiesz co, powinni teraz takie coś zrobić, że ten ojciec powinien go znaleźć, powinien mieć dzień wolny od konsekwencji i powinien zrobić z nim porządek. Ja to bym zrobił samosą. No to byś poszedł siedzieć, nie? No to niestety byś poszedł siedzieć. No niestety, to się trzeba liczyć. No ale to właśnie widzisz, trzeba myśleć o tym, co się ma, nie? Dobra, poskręcane. A tu coś za dużo jest? Aha, przeniosłem, dobra, dobra. Chciałem wam to przeczytać, ale kogut na moim telefonie pojechał, bo mu się rozpieprzył GPS i ten. I ja później wam to przeczytam dzisiaj. Niech to kilkadziesiąt tysięcy osób usłyszy i niech część z was to puści dalej, a prędzej czy później... Myślę, że jednak prędzej go znajdą gnoje. Dobra, wracamy do was, jak będziemy mieli obkręcone wszystkie te i za narożniki się bierzemy, czyli tu i na zewnątrz. Dobra, mamy ogarnięte te wszystkie łączniki pionowe na zewnątrz i wewnątrz i teraz narożniki trzeba sobie obcykać, jak? Czekaj, Kaba, na razie nie skręcę, bo może będzie łatwiej. Próbuję wziąć za to, ale... Tak o, i zobaczcie tu. Tu jest kwestia taka. Jak tu dochodzi, już jest tutaj kąt prosty fajny. I teraz jest kwestia taka, zrobić najlepiej, znaczy najlepiej, można zrobić w ten sposób, czyli tak jak dojdzie tu, tak sobie skręcić ją w tej chwili, tą deskę tu i koniec roboty. I już wam pokazuję dlaczego. Nie, nie koniec roboty jednak. Czyli tą dociskamy i ta nam zlicowała ładnie.
Czyli teraz ta deska zabezpiecza to, że jak tu będzie beton i będzie rozparty, to on tu dalej nie poleci, bo jest zabezpieczony na tym. I druga deska tu w tym samym celu. A. Jaką kawkę będę pił dzisiaj? Poka. Dobra, lawatca. No. Z Radomia, tak? Mówiłem. Ja będę pił. A mi nie dasz? Co? I drugą dajemy tu. I one nie muszą być ze sobą skręcone w tej chwili, bo ta blokuje tą, a ta blokuje tą. Co? Zrobię ci też kawkę. No i elegancko. My musimy sobie takie kubki kupić, te co... Kubki, nie kapki. Do kawy, jednorazówki. Kubki, nie kapki. To jest wsio, Łukasz, czy jeszcze są w woreczku wkręty? Nie, to jest wsio, Łukaszu. Woreczek wziąłem do kieszeni, żeby po budowie się nie bałem. No i zobaczcie, i teraz tak o, tu nie pójdzie jak beton rozepcha, tu nie pójdzie jak beton rozepcha, jedno blokuje drugie. A tutaj nie skręcaliśmy tego, bo nie ma takiej potrzeby, bo tu beton będzie wlany, będzie rozpychał do zewnątrz. Rozkładam na ten, nie? Tu zrobię tylko tak profilaktycznie. O, tylko żeby się zeszło teraz tu, zobaczcie. A i te zewnętrzne jeszcze, nie? Na zewnętrzne już trzeba będzie też inaczej trochę zrobić, ale też będzie ok. Dobra, no rozkładaj, Łukasz, po dwie, ja idę i kręcę. Ten ty wziąłeś? Tak. Ważne przy przykręcaniu tej pierwszej. Łukasz, te trzeba obciąć trzeba. Masz tą na górze? Na dole jest. Za długie są i śruby mamy, wiesz? Cyknij takie gdzieś po 5 centów. Albo do góry piłę wrzuci się zrobi. No do góry najwyżej, bo tam też nie wiadomo jak będzie też. Czyli możecie sobie wkręcić jednego profilaktycznie. Nie chcę wkręcać tu, bo przy rozszalowaniu będzie większy problem. Damy radę bez tego. Cyk, tak o. Chyba, że tak da radę. Czemu? Nie, nie ma co kombinować. Tylko rzeźba. Dawaj, 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 dawaj. Ustawiamy sobie ją w ten sposób, żeby zlicowała nam teraz. I tak ją kręcimy. Cztery wkręciki świat. I takie coś, bo to tylko będzie zapierać. Nie wyrywać wkręty, tylko one tu ewentualnie na nie będzie działała siła na zerwanie. Ale ich na pewno nie zerwie. Bo wbrew pozorom nie ma tutaj takiej strasznego przy wibrowaniu, to tak. Ja myślę, że tu zawibrujemy też jako ciekawostka bardziej. Można tutaj przez deseczkę zrobić. Deseczka wytrzyma. O! Czyli zaparcie w tą stanowi to, zaparcie w tą stanowi to. Po 4 wystarczą, a dam po 6.
To jest? Dobrze. Dobra, to widzieliście, wracam, jak będziemy na zewnątrz robić. Zobaczcie, póki co falowanko. Ale i tak nie jest źle, jak na nieustawione je jeszcze. Tu robimy tak i tu już macie przykład, dlaczego nawiercaliśmy zawsze. Bo w jednej linii, jak będzie dużo wkręconych wkrętów, to może dostać po dupie dechę. Co? Ta. Cyk. Dwójka. Nie bój nic. Sam założysz firmę. No to wieńca myślę, że dałbym radę zrobić. Do wieńca? Aby ci ktoś wyznaczył. Czyli te deski są ze sobą związane tu linią wkrętów i następnie jedna blokuje drugą. Przy rozciąganiu będzie ciągnęła drugą i zobaczycie, że na pewno na 100% nie rozwali. Jednak kawulec, miałeś rację, że braknie wkrętów. Wkręty się kończą. Jeden narożnik gotowy. Właśnie. Nie ma opcji, żeby wyrwało na zewnątrz. I jeszcze jest taka sprawa, że one oczywiście górą będą później pospinane. Ja wiem. I to jest tylko po, wiesz, na razie nie jest jeszcze szpilkami skręcone. Braknie. Masz tam coś? A w woreczku jeszcze są? W woreczku? A z odzysku te? Czyli deseczki połączone. Teraz lecimy już te, które będą w ścianę szły. W ścianę, w USB.
Tak. Mam dłuższe. Tu dałem ciała, jak dawaj. Widzicie. Dałem ciała, za daleko są wkręty. Czyli te zewnętrzne mogę kręcić. Te. Nie, nie, dłuższy Łukasz nie. Te muszą być wkręcone w tą deskę, a nie wchodzić w tą tu, ani w tą tu. A tu wejdą, nie, też nie. Jaki test? Słuchaj, jak przelecę koło budowy, to może coś znaleźć. Jaki test mówiłeś? Stawiamy basenik taki dla dziecka i ja skaczę na basenik do tego. Na baniaka? To już tyle porobiłeś wtedy, jak ty na baniaka do basenu skoczysz. Ty chłopie, już jeden przypadek był w Myśli Bożu kiedyś. Masz coś tam tych wkrętów? Przesyp mi tu. Tu się coś znajduje, Łukasz. Przejdę w koło, to znajdę na pewno. Na to. Gdzie? Co? Nie, do tego mówię, do aku. Ładne, bo ty mi nie każe, bo się... Co? 10 stóp blatnie, nie? Więcej chyba. Chyba więcej. Nie ma innych? Słuchaj, mam minimalnie, znaczy minimalnie. Krótsze to jeszcze żadne, pamiętam, coś pokazałem. Ale ile krótsze? Zaraz je wezmę do ci ten. Żeby z 3,5 centa chociaż miały. Mocniej je przekręcę, trochę będzie ok. Ile? Dawaj. Dziesiąta 30 już? Cyk. By było. Co jest? Te 3,5, że kiedyś kupiłem. Sprawdzałeś, czy mam 3,5? Tak, masz miarę, wow.
Jak mi nie wierzysz. Dobra, przekręcę ja tak oto wadziłki. Dobra, spoko. Masz jedną kasterkę? One mają szlifu, bo miarę mam, wiesz. Wiesz. Wiesz, że nic nie wiesz. Coś tam żyje. Skąd to tyle się wzięło ostatnio? Kawa. Bo ja zaraz pojadę na sekundę do chaty. Zaraz do chaty na sekundę pojadę. Chcesz przejąć internety na ten czas? Co? Chcesz przejąć internety na ten czas? Nie. Co? Nie. Czemu? Nie mam weny. Kawa nie ma weny, niestety. Dobrze. Tu jeszcze te długie wlazły. A tak po prostu zostaną głębiej wkręcone. Przekręcę trochę materiał po prostu i tyle. Pozwoliłem sobie na chwilę nutkę dekadencji, oczywiście. Oczywiście. Szefa nie ma, kamerkę widzę zostawił. A my teraz jedziemy z koksem i wiecimy z Kacprem. Kacper wieci, a odznaczam na szpilki. Dziury. Za chwilę szef przyjedzie, to po prostu szpileczki wrzucimy, poskręcamy. I także dół mamy wtedy mocny i stabilny. Znowu się skręciłem. To także to na tyle. Au, dobra, my mamy powiercone. Masz, Łukasz, 17 na górze? No, nie mam. My mamy powiercone. I teraz kwestia tak. Co pół metra mamy wierconą na szpilkę. Szpilka idzie na wylot, jak widać. I zaraz Kacper wam pokaże, jak wiercił, bo Kacprowi to poszło naprawdę rewelacyjnie. My z Kawą to koślawe oko mieliśmy do tego. I teraz po prostu je poskręcać już. Ale jeszcze kluczyk potrzebujemy, żeby skontrować tutaj, zablokować. Szpilki są moje z odzysku. Szpilki, nie wiem, na parę ładnych lat mi wystarczają. Jak zabraknie, to... Dobra, to poprawię. Jak zabraknie, to dokupimy. Co? Nie, bo tu Kacper rozpędził. Za dużo? Nie, mało jedną. Aha, no spoko, to się na końcu jeszcze skontroluje. Dobra, idę po klucz i wracamy za chwilkę jeszcze do was. Kacper przywiózł pręty. Ten krótki wystarczy, bo szpilki są krótkie. Gdzieniegdzie oczywiście nieraz trzeba podszlifować, przetrzeć łeb, bo są z odzysku i nieraz nie od razu są wyczyszczone i... A gdzie klucza masz? Daj. Masz. Żebyś się ospił. Dobra. W Castoramie, jakbyś ktoś chciał, zobaczcie. Chyba z 7 zł kosztuje, czy z dychę. Fajna przejściówka do tego, żeby do aku albo do klucza udarowego, a tu normalnie na klucz zestawu. Co się stało? Co? Wyciągnąć? Ale wyciągnąć? A pochuchać? Kawa, pochuchać? A tam z tyłu jeszcze kręciłeś?
Gdzie? Tam z tyłu? Nie, zaraz się cofnę. Bo się widzę, rozpędzasz w moją stronę, panie. Bo ja lubię z tobą współpracować. Tak się powinno pakować szpilki. No i dobrze. Kawa, zamykaj to, bo jak ktoś wpadnie, naprawdę będzie dym. No bo ja muszę sobie tą drugą drabinkę tu przecinać. No i jak będziesz ją wchodził w środku? W środku słabo się z niej wchodzi. Myślę, wiesz, że ja jestem... Mam taki natłok myśli, że... No i tu jest problem. Niekiedy głupie, a niekiedy pozytywnie. Średnia jest najważniejsza, kawa, z twoich myśli. O, to lepiej nie obieraj. O, chyba przejrzałem błysk, bo mnie głowa zaczęła mówić. Tutaj przy tym, akurat przy oknach, szczególnie przy tym dużym, nie masz sensu na hama na dole ściągać, bo byśmy to ściągnęli kluczem, aż by złamało ten, czyli z umiarem to zrobić i później ewentualnie pod... Dokładnie jeszcze. Od razu było widać, jak ucieka. Jak wciąga do środka, bo na murze wiadomo. Na murze to sprasuje jeszcze trochę płytę, nic jej nie będzie, co? Kogut tam ma przymiar. No. Żeśmy wpadli na pomysł, przymiar sobie zrobimy. No i dobrze. Żeby było wszystko na równo. No. Że na środku mieli ten proszek, co wychodzi, nie? No. Środek proszka. Ja też nie. Poważnie mówimy, że nie wywiercilibyśmy tak, bo z kawą raz ten robił, raz ten, a później już jeden na drugiego zganiał. A kogut ma, widać oko do tego. I dobrze. Aha, dobra, no dobrze mówisz. Miałem przeczytać, zaraz znajdę wam, przeczytam o tym gnojku. Mam, w Szczecinie to się wydarzyło. Rowerzysta, który potrącił dziecko i uciekł, szukają rodzice 5-letniego Filipa ze Szczecina. Prośba o pomoc umieścili w internecie. Chłopczyk trafił do szpitala z urazem głowy. Jest już w domu, choć zachodzi podejrzenie, że ma pęknięcie czaszki. Do wypadku doszło w piątek około godziny 14.30. Filip był na spacerze z 80-letnią prababcią. Szli alejką przy torach obok wiaduktu pod ulicą Mickiewicza. Nagle od strony netto w kierunku starej stacji Szczecin Pogodno przejechał rowerzysta, potrącił chłopca i uciekł. Ojciec Filipa w emocjonalny sposób zaapelował do tego człowieka, pisząc w internecie. Kolego, który dziś około 14.30, kolego oczywiście w cudzysłowie, potrąciłeś rowerem mojego syna na alejce przy torach, obok wiaduktu pod ulicą Mickiewicza uciekłeś, pozostawiając go zakrwawionego po same buty z 80-letnią prababcią. Mam dla ciebie życzenia. Życzę ci sytuacji, w której siedząc w pracy planujesz weekendowy wyjazd z dzieckiem nad jezioro i dostajesz telefon ze szpitala, że trafił tam twój syn po wypadku i nie wiadomo, co z nim jest. Szczerze życzę ci 15 minut jazdy samochodem do szpitala, z którego nie wiesz, czy wyjedziesz jeszcze ojcem, czy już tylko byłym ojcem. Życzę ci widoku białej kości czaszki 5-latka wystającej z porozcinanej głowy. Obyś miał okazję usłyszeć krzyk bólu swojego dziecka tak głośny, że zaczyna się kręcić w głowie. Życzę ci, żebyś miał okazję obezwładniać swoje 5-letnie dziecko na szpitalnej sali po to, aby lekarze mogli go powstrzymać. Życzę tobie też, żebyś miał odwagę spojrzeć w oczy dziecku, które tak bardzo skrzywdziłeś i zostawiłeś zalane krwią. Jak mówi ojciec Filipa, Maciej Monkiewicz chce odszukać sprawcę, żeby go poznać. Chcielibyśmy poznać tego człowieka, który miał czelność wsiąść na rower i odjechać po wyrządzeniu tak wielkiej krzywdy takiego małemu chłopcu, jak nasz syn. Po drugie, mamy nadzieję, że policji uda się go odnaleźć i ukarać za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, mówi pan Maciej. Każdy, kto mógłby pomóc, i teraz apel do was jest, bo czym więcej wiary to obejrzy, na pewno skurwysyna znajdą. Każdego, kto mógłby pomóc, kto cokolwiek widział, rodzina chłopca prosi o przekazanie informacji policji. Swoją prośbę o pomoc w ujęciu sprawcy rodzice 5-latka umieścili w internecie. Odzew jest ogromny. W piątek przed godziną 22 post udostępniło na Facebooku prawie 4000 internautów. Sprawą zajmuje się policja. Tak więc ludzie, od was też w dużym stopniu zależy, tak? Nie może taki sobie chodzić swobodnie po wolności i mam nadzieję, że trafi na równemu sobie dorosłego mężczyznę
i dostanie od niego po prostu w pierdol. Dla zasady. I później dopiero na policję. A my wracamy teraz na ten, na... Jeszcze odnośnie dzieci, bo jesteśmy przy dzieciach, to specjalne pozdrowienia mamy, Kawa. Dla małego widza naszego, który z tatą nas ogląda. Nazywa się Ksawery, ma 4 lata i nas systematycznie ogląda. Powiedz Ksawery tacie Sebastianowi, żeby wysłał mi adres wasz i my ci coś z Kawą wyślemy. Specjalnie dla ciebie, zobaczysz. Tak więc pozdrawiamy. Dobra, pokaż kogut końcówkę wiertła. Normalne wiertło do tego mamy. To drewna wiertówka z torami, najtańsze, kupione za 9 czy za 12 zł. Im spokojnie idzie, później można je naoszczyć od biedy. I mamy od razu na wylot wywiercone 12 oczywiście. My z Kawą jak wierciliśmy, to tak nam spieprzało i jeszcze tak. Tak to wygląda. My z Kawą wierciliśmy w 4D. Nie? W czterech wymiarach, których nie ma. Są tylko 3. Patrzcie tutaj, jak to się schodzi ładnie, jak się skręci. Bardzo delikatnie nawet wystarczy. O. I więcej już nie ma sensu kręcić. Tu jednej nie ma dziurki też? Tak, to dobra. Widać jak się, dosłownie jak się prasuje ta OSB. Nie rozpędzaj się, chłopie. Jako, że nie mam co robić, kawie po wkładam ten w dziurki. Są jeszcze na górze szpilki? Powinno być śmiało. No ja wszystko wziąłem to, co znaczy tam nie. Bo my tego nie zabraliśmy z tego, z myśl Boża. Niestety dobrze, że ostatnio mi się to powinęło. Nawinęło pod nogi. I zabrałem, bo by dupa była. Znaczy dupa, trzeba byłoby jechać kupić nowe. O, 16 są docięte. Ile na tamtą ci brakuje stronę? Kawa. Tak. Ma. Ale normalnie jest to. I tam ile pójdzie na tamto? Z20? Nie wiem. A to tam zobacz. Raz, dwa, trzy. Tam jednej brakuje. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 sztuk. 20 jest. 5, 6, 7, 8, 9. 10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ale tam jednej brakowało. Nie, 20, dobra. Uwaga, kogut! Dobra, i tam brakowało dwóch po drodze gdzieś, to było. Raz, dwa, a znając życie, coś źle policzyłem, to wezmę jeszcze dwie na górę. Co? Nic, ja do siebie tylko. Aha, ty zostawiłeś szpilkę w tych brakujących? A kawa ty, level up! Czyli tu gdzieś kawa zostawił, jest szpileczka. I tu gdzieś jednej braku. A tu nie ma kawa szpilki. Dwie tu można byłoby tym, a teraz to już. Ropą jakby przesmarował wiertełko, nie? To jest szpilka lipna? Tak, wygięta. Co? Dygio, kurde. Weź, bo ty nie masz siły, chłopie, zaraz łamiesz mi szpilkę. Myślę, że do tego etapu byś sam wybudował. Tylko żeby ktoś wam pokierował te ławy. Wyznaczył szalunki, żebyś miał jak. Z tym razem się będziesz uczył. Dokładnie. Albo inaczej mam pomysł. Co jak pojedziemy pod Warszawę? O Jezu, chłopie, jak mój mózg pak mi paduje. Słyszysz? Jak pojedziemy pod Warszawę, to ja będę cię uczył. Będziesz ty robił. Skąd takie pieniądze weźmie sobie? Wsio? Tam jest jedna kogut? I tam, gdzie szpilka leży. Jest zielona, widziałem. Nie wiem, czy wkręcisz. Ja nie wkręcę? Nie, bo chodzi o to, że... Ja nie wkręcę? Kawa. Aha, ja tu już ci, chłopie, wsadzam te. Co? To jest taka, że ci duba nawet nie wcinać. Tu nic nie złapał nawet zęba jednego? Nie. Jednego skoku? Prosto na to wyrzuć ją na dół.
na parter. Ty, no te osy to są... Ty. Ty. Więcej dawaj widu, ogryj go. Z czego to, ze szeka? No jak. Jętek? A tak się nazywał? Czy Jędrek? Nie. Czy sobie go sam wymyśliłeś? Jętek chyba, Jętek. Zaraz jutro będziemy opowiedź po filmie. Kto szedł? Ogląda się. Nawet bajki. Będzie w której minucie szedł, kawa. Ogląda się bajki, nie? A jakie lubi oglądać? Szybkie prawie. Tak? No. Co jest? Nic, ja znam do siebie. Jedno wiertło wydał radę, Kacper? Jedno wiertło ogarnęło? Na oszczy się pewnie. Dobra, ja lecę po was ze skręcaniem. Teraz jest dobry moment w międzyczasie do wykręcenia tych. Na górę? Tak, ale na tego, nie na prąd, na prąd. A my zbrojenie wrzucamy do góry teraz. To już tak trzyma te śruby. Pasów nie mamy, Łukasz, nie? Nie chyba. A powinny być w dużym busie. Jeden pas nam się przydał. W dużym busie tam nie ma, gdzie lewarki były? Tam gdzie oleje są w skrzyneczce? To dacie jeden, wciągnie jeden, bo trzeba będzie kombinować. Ja już muszę zejść do chłopaków, bo mamy długie zbrojenia porobione i sami nie damy. Tu jest przyciśnięta, tu nie było
I tu jest przyciśnięta. Dobra, jeszcze ich nie ma. Dobra, wracamy ze zbrojeniami do nas. Zmiana planów. Nie wrzucamy zbrojenia w tej chwili, bo nie mamy ze sobą spryskiwacza, zapomnieliśmy z myśliwoża wziąć. Będziemy musieli kupić w Kostoramie jutro, w niedzielę albo dzisiaj po południu, bo teraz nam się nie chce jechać. I plan jest taki, że w tej chwili przygotowujemy sobie patyki tutaj, które będą szły co pół metra, czy tam nie wiem co ile dokładnie. Będą one oczywiście z materiału z odzysku, czyli z kontrolat zrobione. Przygotujemy je, nawiercimy je, tak żeby w poniedziałek z rana wpaść i po prostu poskładać do kupy, żeby nie przygotowywać pół produktów, nie wiem, potrzebnych elementów do tego, tylko żeby wrzucić, poskręcać, zalać, zapomnieć. I we wtorek rano rozszalowujemy. Na ile ciąć? No ile ma? 24 masz ten? Na 30, 20? Po 2 centy? Nie, 24. 3 dychy jak zrobisz będzie cacy. 30 i teraz trzeba wymyślić jakie wkręty tu będziemy dawać. Nie mamy, nie? Wkrętów. Nie. Te są za małe, za krótkie. Ale ten, większa średnica by się przydała, wiesz? 4,5. To zrobimy tak, nawiercimy dzisiaj wszystko, a jak będziemy w Kastramie kupować pikawkę, spryskiwacz, to od razu weźmiemy też wkręty. 4,5, bo te były 3,5, no to 4,5 można. No, tylko dłuższe, dłuższe. Chodzi o to, żeby były dłuższe. No i nawiercone dziury muszą być, to musi być zrobione. To będziecie mi wrzucać patyki, jeden tnie, drugi wrzuca, ja tutaj przygotowuję. Nie, na dole są, dobra. Tak więc widzicie jak, to, jak w kalejdoskopie się zmienia, również na budowie. Chciał, nie chciał. Mam pomysła. I jeszcze tak nie robiłem. I tak zrobię i będzie tacy. I będzie znowu wielokrotnego użytku rozwiązanie. Czyli chodzi o materiał. Dokładniej mówiąc, o wkręty. Nie idź do siebie, gada. Odjechać? Kawa, chcesz rybkę? Kogut, ty, kogut. Mamy gdzieś ten, odwiedził nas dzisiaj z Niemiec, jeden z widzów, właśnie się zwija, przyleciał specjalnie 600 klocków, ale spoko wizyta, pozytywna jak zawsze zresztą, jeszcze nie, mieliśmy już kogoś niepozytywnego, kto był? Nie, tak nie. Właściwie chyba nie. Nie, nie. No, to jest 100% pozytywów na razie. I mamy kolejną kartę przetargową. Półlitrową. Jak będziemy gdzieś coś załatwiać. Poleciał. Cześć. O. To będzie rozwiązanie. Kawule, zdaj deseczki. Co? Co było powiedzieć? To będzie się dał pewnie garnąć. Pierwszy zakier gleba. Ty, dacie mi, są tam moje rękawiczki gdzieś? Są, na Kacper na tym, na palecie. Ale co ty przykręcasz? Z jednej strony przykręcę i tak o, odchylimy, żeby już w poniedziałek wpaść z rana i ten. Dzięki. To ile dajesz? Nie wiem, wiesz. Co mecz? Nie, gęściej. Co 60. Wymyśliłem to w ten sposób, czyli pierw jedno wiercenie. W dniu dzisiejszym i te dlatego te wkręty tego rodzaju, bo one będą wielokrotnego użytku. I teraz tak o, cyk, odchylamy sobie, w poniedziałek wrzucamy zbrojenie, najeżdżamy, ustawiamy na 24 cm dokładnie, wiercimy, wkręcamy i jestem pewien, że nie rozwali tego, że nie rozwali przy zalewaniu.
zobaczymy. No, znaczy to na pewno będzie wygodne, nie? No i mocne. Co? Ten szalunek to teraz jest mocny. No, jest. Najwyżej Kacper niech weźmie ci rozkłada może, co? Może. Co? Tak jak tu gdzieś Kacper rozkładaj deseczki. Nie wiem co ile to jest, dobra. A dlatego wziąłem te wkręty konfirmaty chyba. Nie pamiętam, nie chciałbym gafy strzelić, nieważne zresztą. Te meblowe, bo one są wytrzymałe, one na pewno nie zostaną wygięte, nie zostaną zerwane. A wiercimy dlatego, no bo ich byśmy nie wkręcili bez wiercenia. Bez wiercenia byśmy rozwalili płytę OSB niestety. Tak no mniej więcej. I cyk, zobacz, poodchylamy sobie, wrzucimy zbrojenie, ustawimy wymiar, wkręcimy, zapomnimy. I to jest ostatnia czynność, którą dzisiaj zrobimy na budowie. Pytałem się Kawy, czy do Myśli Boża nie chce jechać. Tylko znowu z drugiej strony ma rację, bo to ile my tam pobędziemy? Kiedy? Dzisiaj. Ja myślę, że ten, no też na parę lat wystarczą te wkręty, aby nie przekręcić łba. Dobrze mówisz. Bardzo dobry przykład, Kawa. Bardzo dobry przykład. Tutaj nawet jakbyśmy chcieli, to bateria znowu zdechła. Nie, mówię do ludzi. Ty Kawa, już od razu jak ja się odzywam, to ty myślisz, że do ciebie. Masz tam Kawa? Ty, bo jeszcze można inny manewr zrobić. Ale chodź tu, bo się nie będę dał. Radio podgłoś i chodź. Bo można jeszcze zrobić taki manewr, że skończyć dzisiaj. Myślę, że o trzeciej będzie po robocie. Szybka zbiórka, dzida na Myślibórz. I możemy wrócić tutaj w poniedziałek rano, przyjechać na piątą. Czyli wyjechać w niedzielę o drugiej w nocy, tak jak jechałem z przyczepą. Ale warunek jeden. Któryś ze mną przez całą drogę nie śpi, gada. No przecież ja nie śpię.
Jak chcecie, wasza decyzja. Co? Słyszysz? Ja to nagrałem. Co? Bez wrażenia. Ja pierd... Ale jest takie powiedzenie. Szybko. Dobra, ty już te swoje... Ale to nie jest brzydkie określenie. Ja wiem, jakie jest. Pewnie jest w tym słowo chamskie. Nie, na dworze może. Na dworze może? Bez dodatku. To co robimy? Twoja. No ale to przecież ja się was pytam, no ja mogę jechać nawet na 4 godziny, bo mi warto jechać do Stokrotki nawet na 4 godziny, no ja pierdzielę. Co wziąć? Kasiurkę? No i? No to zajedziemy. No to zajedziemy, co widzi za problem? To jest Stokrotka. Siemano! Pan skrzydłami mi machnął! Ciekawe, czy przypadek ci machnął? Widział. To jak nas oglądasz, to weź napisz w komentarzu, czy machałeś, czy przypadek to był. A za chwilę... Co? Za chwilę patrzysz, on wraca tam taki szyb. No, no, to jest jedno tysięcy. To co, lecim? Ale scena by ci upadła. Lecim? No. Lecim? Nie chcę ci odpowiedzieć. Kawa. To lecim. Stokrotka. Znowu mnie zobaczy w drzwiach. Zwariuję jak ostatnio. Tylko szybka zbiórka po robocie, nie? Co? Odkąd wolna łazienka, 15 minut gotowy. Dzisiaj sobie tylko jeszcze potniemy płyty, żeby był na słupy na poniedziałek, żeby to szybko ogarnąć w poniedziałek. No jakby zajechał od razu, to byś nie można, nie? No. Ale ty z tego nic nie mówisz, nie? Ale nie powiem. Też nie gadaj, bo niespodziankę zrób mały, a nie. Tym razem też nie powiem. No to co ty chcesz? To bierz tego. Aha, co ja pieprzę? Bo ja już jestem myślami w domu. O, ej, a może nagramy film z jazdy? Na pytania poodpowiadamy ludziom. Pośmiejemy się. Co kawa? Taki ten, special będzie. Kawie damy się automatem przejechać pierwszy raz? Nie. Ja ci będę mówił, ja. Nie. Ja nie chcę, bo mandatów na sobie. To będziecie mieli specjala z naszej trasy. Trochę rączka już, czuję rączkę po takich. Nie lubię pracować, jak mam ręce w powietrzu podniesione trochę. Męczą mi, miesia dosyć szybko. Tak samo nigdy nie lubiłem przy aucie grzebać z kanału. Jezu, jak ja tego nie lubiłem robić. Kto? Szarpnę pomarańczowe szaleństwo.
Oczywiście jak kawa na ten, na filtr od papierosów mówi, pomarańczowe szaleństwo. Ja się tak zastanawiam nieraz, jak się tak ciebie obserwuje kawa, skąd ty się tak naprawdę wziąłeś? Chyba cię naprawdę kosmici wyrzucili. Działek lejemy. Tak realnie patrząc na to, co nam zostało do zrobienia, to zbrojenie to jest pół godziny roboty, zbrojenie wrzucić. Zostałem godzinę na zbrojenie z dołożeniem dodatkowych prętów w strefach nadokiennych. To jest godzina czasu i to, co robimy tutaj, nie wiem ile czasu, godzina druga. Czyli jak na piątą przyjedziemy, to będzie spoko. No chyba, że będzie padał deszcz, to wtedy nie będzie lania w ogóle, no. Lecą teraz drugim sprzętem. Po tym nie będzie widać, jak nam będzie machał. Dobra, wiadomo o co kaman, to będzie robione w poniedziałek z rana, tak więc w poniedziałek rano wam pokażę. Jako, że najprostsze pomysły są najlepsze, postanowiłem wykorzystać odpad, który mamy. I tego na pewno nam nie zerwie tak łatwo z szybiak przez taką grubą, przez taki gruby materiał. Tu już jest. Dobra. I będzie git. Opa. Gdzieś tutaj będzie cięć. Co jest? Widzieliście, jak zerwać było? Problematycznie? A, to jest, okej. Wszystko jasne jest.
Co jest? Co? To daj do busa. Tu jest. Dobra, tu jest, okej. I teraz jeszcze myślę. Będzie gites. Co? Ciężkie? Nie. Co robią? No widzisz. Jest, nie wiem. 38 sztuk chyba. I rano się obudziłeś. Szefie, już do roboty? Obojętnie. Tak, głuż i zaraz tam ułoży się. Dobra, widzieliście jak postanowiliśmy. Tak, na kawę wymarnowałem naboje. Masz? Dałem ci trzy listy, czy jak? O Jezu, chyba zostały w środku w szalunku. Aha, to bo ja miałem trochę. Kawa świruje jarząbka, widzę. Obtrzesz. Co ty kawa świrujesz, co? Co ty świrujesz? Wszystkiemu kogut ładuj teraz. Wszystkiemu teraz ładuj. Chciał to ładuj mu wszystkim. To wyrównaj mu. Nie. Wyrównaj mu i ładuj mu resztę. Taki kozak był? Ty kozak! Aż ci żyłka na szyi wyskoczyła. Ble. Jest tu jakiś cwaniak? Kawa jest fajna, jak i daj piątaka. To by było na tyle, tak naprawdę na dziś. Czyli w sobotę. Mamy sobotę, godzina za 2:15 i ciśniemy z chłopakami na chatę. Na tą chatę w Myśliborzu.
zabezpieczyliśmy w ten sposób. Będzie dobrze, zobaczycie w poniedziałek. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.